Wspominał Pan, że inspiracją do pisania poezji w Pana przypadku są Pana kochane Beskidy, góry nasze, no oczywiście Matka Boska, Jezus Chrystus, wiara nasza. No, idąc na spacer, korzystając z pięknej pogody, zaprowadził nas Pan w szczególne miejsce. Może coś więcej opowie Pan właśnie o tym kościółku przepięknym. Stoimy przed kościółkiem pod wezwaniem podwyższenia krzyża na Kubalonce. Kościółek został przeniesiony z Przyszowic, to jest gmina chyba Gierałtowice, powiat chyba Gliwicki. Kościółek jest XVII-wieczny, jest, no, chcę powiedzieć tak banalnie, piękny, ale piękny jest właśnie tą właśnie skromnością, surowością i tym, że tyle lat przetrwał tutaj i wrósł w Beskidy, tak jak gdyby po prostu był tutaj od tego XVII wieku. To jest kościółek parafialny, to jest mój kościółek, do którego odnosiłem się w wielu wierszach i do którego no, lubię przychodzić. Ma on szczególną atmosferę. Ja tu nawet podkreślam swój zapach. Wynika to pewnie z konserwacji drzewa, ale to jest jakiś taki zapach w połączeniu z dymem kadzidlanym, pewnie jakiś magiczny, który powoduje, że człowiek tutaj czuje się spokojny, czuje się wolny, bezpieczny. No i nie mówiąc o tym, że jesteśmy w sercu Beskidów, okolicy pięknej, o której no, pisałem wiele, wydałem kilka książek, taki duży tom Póki Bóg u mych skrzydeł czuwa, czyli Bóg u tych skrzydeł czuwa tutaj nadal w tych Beskidach. Jestem tutaj z przyjaciółmi, którzy w tej chwili kościółek zwiedzają i też uważają, że to miejsce jest piękne, piękne, szczególne, warte, żeby go zobaczyć. Wszyscy jesteśmy ludźmi wierzącymi i każdy dokument, każde takie spotkanie z sakrum, z historią Kościoła jest dla nas ważne i istotne. Mówi o ciągłości naszej historii, o ciągłości naszego życia, o kierunku naszego życia, o tym, skąd przyszliśmy, kto nas umacniał i kto będzie naszym kierunkowskazem. Teraz patrzę tutaj przez rąbek dachu na krzyż, który też był szczególnym symbolem w moich wierszach. Krzyż, który był symbolem również dramatu Polski. Pisałem o Wołyniu, pisałem o dramatycznych wydarzeniach w czasie wojny, czyli o powstaniach, po których Polacy byli traktowani w sposób no, dramatyczny, żeby tak powiedzieć łagodnie, bo przecież wiemy, pamiętamy w pamięci Polaków jest Sybir, są zsyłki. To wszystko po prostu no, łączy się również z naszą wiarą, bo przecież te trzy słowa, które ja nazywam naszą najkrótszą konstytucją, Bóg, honor i ojczyzna, w naszych sercach obowiązuje i myślę, że będzie obowiązywać nadal, mimo tej zawieruchy, która jest czy w Europie, czy na świecie. Wydaje się, że jest nas wystarczająco wielu, żeby obronić polskość.